Cześć. Postanowiłam nakręcić drugi filmik o tej opozycji Neptuna do Słońca, dlatego że padło ciekawe pytanie od kogoś z Was. Mianowicie, czy należy traktować to, co się zdarzy o tej 7:25 we wtorek, jako znak czegoś, co się spełni? No niekoniecznie. Dlatego że Neptun jest nie tylko władcą marzeń, nie tylko władcą snów, ale też władcą koszmarów. I żeby to dobrze zrozumieć, proszę sobie wyobrazić śliczną syrenkę Arielkę albo naszą syrenę warszawską, a następnie przypomnieć sobie, co robiły syreny w Odysei z marynarzami, których wabiły swoim pięknym śpiewem. No cóż robiły? Jadły ich. Tak to wygląda. Więc nie zawsze należy nabierać się na pienia pięknych syren, dlatego że to zależy, jakiego rodzaju jest ich natura. I jeśli chodzi o tą opozycję, no to oczywiście warto spojrzeć do własnego horoskopu, czy to będzie jakieś ważne wydarzenie, tak? No bo osoby, które nie mają jakiejś obsady znaków zmiennych, w ogóle mogą tego nie odczuć, a osoby, które z kolei mają coś w strzelcu albo w bliźniętach, mogą wręcz odczuć tę opozycję jako coś szalenie trudnego, nieprzyjemnego, wrogiego im i tak dalej. Więc tak to wygląda. No i dalsza kwestia jest taka, że jeśli chodzi o same właśnie takie znaki, no to znaki raczej wskazują na to, w którą stronę powinniśmy podążać lub w którą stronę absolutnie nie powinniśmy podążać. Oraz następna część, jeśli chodzi o badanie znaków, snów i tak dalej od świata, to jest kwestia tego, czy to jest znak prawdziwy, czy to jest znak fałszywy. Należy pamiętać, że są niektóre osoby, które nawet jeśli nigdy w życiu nie zajmowały się jakimiś sprawami paranormalnymi, nigdy nie ćwiczyły sobie OB albo czegokolwiek tego rodzaju, to są naturalnymi talentami na przykład do śnienia. I jeśli kogoś bardzo nie lubią, to są w stanie mocno namieszać w snach no właśnie tych osób, tak? Także jeśli zobaczycie coś nieprzyjemnego, to też może być znak, że no właśnie ktoś ingeruje w jakiś sposób w wasze życie, dlatego że jest wam nieprzyjazny i nie należy się tym przejmować, tylko po prostu należy zrobić z tym porządek. A więc jeśli zobaczycie, czy zobaczycie dobry, czy zły znak, no to po prostu zbadajcie jego naturę, tak? Czy to jest rzecz taka, która wygląda na prawdopodobną, na taką waszą, tak, na znaki z góry, czy to znaki z dołu, tak, no, tak to wygląda, czy tam ze strony jakichś osób zazdrosnych o was, to zawsze w ten sposób należy podchodzić do snów, czy jakiegoś rodzaju znaków, no bo i z nami, znakami można manipulować i należy, no, wiedzieć, co robić, żeby nie dać sobą manipulować, tak? Nie należy naiwnie wierzyć jakby w pierwszą jakąś opcję, którą być może ktoś nam podsuwa. Trzeba na to spojrzeć, tak? Jakby co to jest, jakby o czym to może świadczyć i tym podobne. Tak to wygląda. No i skoro już nagrywam filmik, to powiem o jeszcze jednej rzeczy, o której nie powiedziałam poprzedniej razem, a potem o jeszcze jednej. Mianowicie, ta opozycja, ta opozycja to już trwa, tak? Trwa już więcej niż tydzień. Natomiast jej uściślenie 5 września dzieje się na dzień przed pełnią księżyca w rybach. I ta pełnia jest szczególna i bardzo fajna dla osób, które oczywiście mają coś w rybach, mają coś w znakach wodnych i tak dalej. Dlatego, że to jest pełnia z księżycem, który jest w koniunkcji z Neptunem. Ta pozycja będzie dalej trwała, a więc jest to szczególnie korzystne dla osób, które mają jakąś sympatyczną planetę osobistą w znakach wodnych, tak? Czyli w skorpionie, raku i w rybach. I mają to coś w drugim dekanacie, dlatego że jeśli chodzi o tę pełnię, to ona nastąpi w 13, prawie 14 stopniu ryb, tak? Czyli chodzi o drugi dekanat ryb, tak? To te osoby mogą się spodziewać jakichś właśnie przyjemnych efektów, tak? Tego, co już wcześniej się
wydarzyło, tak to ujmę. No i oczywiście w związku z tym ta opozycja Słońca do Neptuna też jest częścią tego. No i jeśli się tam dalej prześledzi tę opozycję Marsa do Neptuna, Wenus do Neptuna, Merkurego do Neptuna i tak dalej, to one też występują w takim rytmie związanym z nowiami i pełniami, a więc jest tutaj podkreślenie wydarzeń, tak, rzeczy, które przyjdą i one będą przyjemne, tak, dla tych znaków, o których mówiłam. Druga sprawa, która nie jest do końca związana konkretnie z tą opozycją, ale występuje równolegle, a więc dostaje się też coś znakom ognistym i powietrznym, żeby było sprawiedliwie, to jest to, że w tym momencie Jowisz jest na końcówce znaku wagi. Za nieco ponad miesiąc opuści znak wagi, przejdzie do Skorpiona i to dopiero będzie dobra wiadomość dla znaków wodnych, no i ziemskich również, ale przede wszystkim dla wodnych. Natomiast w tym momencie jest jeszcze w wadze. I jest w 22 stopniu wagi i mówiłam wam wcześniej przy okazji zaćmień, że mamy w tym momencie na niebie wielki trygon w znakach ognistych, jeśli chodzi o trzecie dekanaty znaków ognistych, ponieważ w tym momencie Jowisz już także jest w trzecim dekanacie znaku wagi, to tworzy się latawiec, Jowisz ściąga do siebie tę energię znaków ognistych i może ją wykorzystać, i szczególnie mogą tę energię wykorzystać osoby, które mają coś w trzecim dekanacie wagi, tak? Więc to jest taki ostatni dzwonek, żeby jeszcze coś zrobić sympatycznego, miłego, przyjemnego z tą energią, dlatego że następna taka okazja, Jowisz w wadze, będzie za lat 12. W związku z tym osoby, które mają coś w trzecim dekanacie, no, mogą tę energię wykorzystać, mogą tę energię także wykorzystać osoby, które mają, chociaż jakby w inny sposób, tak? Które mają coś w trzecim dekanacie bliźniąt i coś, jakąś planetę, szczególnie osobistą, w trzecim dekanacie wodnika. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik uda mi się dosyć szybko wrzucić. Natomiast nawet jeśli on nie pójdzie we wtorek, 5 września, to pamiętajcie, że jeśli chodzi o samą opozycję, to jej zakres to jest spokojnie 10 dni przed 5 września, czyli pewne rzeczy już się dzieją, tak? Pewne klimaty już są widoczne i następnie 10 dni do przodu, a więc do 15 września nadal ta opozycja będzie działać, będzie widoczna, będzie można zauważać różne rzeczy i to jest szansa na to, żeby, no cóż, unikać koszmarów, które mogłyby się spełnić, oraz pchać do przodu te rzeczy, które, albo decydować się na te rzeczy, które sprawią, że wasze marzenia się zaczną spełniać. To wszystko na dziś. Dziękuję.